O, widzicie, miałem iść po majeczkę, żeby ją wziąć do pokoju. A ona już jest. Już jest ta majeczka, już czeka. No chodź, 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 no wezmę cię. Chodź, kiciulko. Chodź. Ajajajajaj. Jak ona chce. Nie kicze? Maja. Chodź, idziemy. Idziemy. Ajajajaj. Idziemy, Majeczka. Idziemy. Zimno jest. Zimno, kochani. Co to mamy dzisiaj? 2 kwietnia. To było na śniadanie. To na drugie śniadanie. To na obiad. I to na kolację. Idziemy. Już wiemy, co mamy. Co będziemy jeść. Hej, Heniutek Bałamutek. O, tam kolega z pokoju. Jozin z Bazin. O, czekaj, nie wyrywaj się. Majeczka, nie wyrywaj się. Bo później polecisz, będziesz zganiać. To ja będę za tobą ganiał. Tak jest na dworze. Idziemy do pokoju 27. Maja, idziemy. Idziemy, Majeczka. Który to pokój, Maja? Pamiętasz? Kicia? Tu jest 27. Tomek, jesteś tam? Otwórz. No nie wiem, czy jest. Chyba nie ma. Muszę klucz wyciągnąć. Maja, nie uciekaj mi. Jak nie ten klucz? Gdzie tu jest ten klucz? Dobra. A nie ma Tomka. Nie ma Tomka. O, hopa. Jest. No. A ta Lafirinda całą noc szalała. Nie było. O 4 rano się obudziłem, wstałem. Przez okno patrzę, jest na placu, siedzi. No to poszedłem przez piwnicę, ponieważ mam klucz. Zawołałem, zaraz przyleciała. A ta chce jeść. Tak? No, prezesik przysłał. Feliksa to ci dam. Feliksa. Także, panie prezesie, niech wieść się o panu niesie w chmurach, na morzu i w lesie, że kotkom dzięki panu wie, gdzie się. Kupiłem mleko bez laktozy. 3,2%. Zaraz. Kicią też tutaj nalejemy. Masz, Maja, też. Pij. No i tak miałem iść do bocianówki. Zawołać, a tu widzę, że nie musiałem iść. Bo Majeczka, ona cały czas leci, pilnuje mnie tu pod oddziałem, żeby się zabrać do pokoju. I tak sobie myślałem, jak pójdę do bocianówki, to kto mi się pierwszy nawinie, Cypisek czy Maja, to wezmę. Ale Maja lepsza. Bystra. No to tak, kochani. Tak? Kiciule. No i nie jestem sam, kochani. Nie jestem sam.
Rozwiodłem się, a nie jestem sam. I mam przyjaciół i przyjaciółki, które mnie nie zdradzają i które mnie kochają i które są wdzięczne. Odwrotnie niż przedtem było z ludźmi. No. Koty mnie nie ubezwłasnowolnią. Nie będą chcieli mnie ubezwłasnowolnić. Tak jak ta moja była. Dwa razy mnie chciała ubezwłasnowolnić.